Na temat jest zmowa milczenia, w każdym razie bardzo mało się mówi na temat arcybiskupa Adama Stefana kardynała Sapieży. Gdyby nie ten arcybiskup, aby nie byłoby ani prymasa Wyszyńskiego, ani papieża Karola Wojtyły. Sytuacja w czasie wojny była taka, z rozpoczęciem wojny, że prymas Polski na prośbę prezydenta Mościckiego wyjechał za granicę, bo próbowali coś w Rzymie na rzecz ratować w jakiś sposób Polskę. No niestety Chlądowi się nic nie udało, później Chląd był we Francji, później został aresztowany. W kraju prymasa nie był i całym przewodził kościołem katolickim w czasie okupacji niemieckiej, a potem i bolszewickiej, kardynał Sapieha. Nie wyjechał z Polski. Nie wyjechał, arcybiskup, on był arcybiskupem krakowskim, no, i on prowadził cały kościół polski w okresie okupacji niemieckiej i na początku okupacji bolszewickiej do chwili przyjazdu prymasa Chlonda. Sapieha ma jedno zdanie, komunistami się rozmawia, komunistom się nic nie podpisuje. Ponieważ Sapieha zostałby prymasem, ale był zbyt wiekowy i bardzo mądrą decyzję podjęto, że po śmierci Chlonda prymasem został Wyszyński, bo był człowiek młody i przede chodziło o to, żeby nie było zmiany władzy wobec takiej trudnej sytuacji okupacji komunistyczno-bolszewickiej, prawda. Teraz tak, papież Pius XII do 58 roku, do swojej śmierci, uznawał władzę RP na uchodźstwie. Czyli w czasie wojny uznawany był prezydent Władysław Raczkiewicz, a po śmierci został uznawany z nominacji August Zaleski. Czyli papiestwo przez cały czas uznawało władzę drugiej RP na uchodźstwie. I do 58 roku przy Watykanie funkcjonowała ambasada drugiej RP i jej na czele tej ambasadory był Kazimierz Pape i on nawet dziekanem korpusu dyplomatycznego. Taki stan prawny był pomiędzy Watykanem a drugą Rzeczpospolitą. W kraju oczywiście władzę opanowali komuniści, prawda? I to był ten rząd komunistyczny warszawski. Niestety w 50 roku doszło do porozumienia pomiędzy kościołem reprezentowanym przez biskupów, kiedy prymasem był Wyszyński, i władzami komunistycznymi. I tu niestety my mówimy o tych żołnierzach w tej chwili niezłomnych, z brzydką nazwą wyklęcie, a niestety w tym porozumieniu podpisanym pomiędzy Episkopatem Polskim a władzami komunistycznymi, tych niezłomnych nazwali bandą i trzeba ich tępić. Porozumienie tak będzie, niestety przykro, tak. I niech się do tego przyznają. Tak. Teraz tak, jak zostało podpisane to porozumienie pomiędzy episkopatem i władzami komunistycznymi, to w Rzymie konsternacja, bo w Rzymie uznawali władzę RP na uchodźstwie. A kto podpisywał ze strony episkopatu Polski? Trzech biskupów. Z komunistami to? Trzech biskupów podpisała i to jest w którym roku? W 50 roku. Dlatego 53 roku był słynny non possumus. Jeszcze za Stalina. Tak, w 50 roku. Coś niesamowite. Zostało podpisane te porozumienie, w tym porozumieniu układ modus vivendi, bo trzeba tu jakoś współpracować i tak dalej. Jest rzeczą charakterystyczną, że papież Pius XII w 49 roku chyba ogłosił dekret, czy jakoś ustawę o ekskomunice komunistów i z nimi współpracujących. Niesamowite. Tak. Sapieha jeszcze żył. Gdzie był Sapieha? Sapieha w tym czasie był w Rzymie.
kiedy tu zostało podpisane porozumienie pomiędzy episkopem, konsternacja w Rzymie. No jakżeż można podpisywać coś takiego? Miało być jakieś porozumienie, bo wiadomo, bolszewicy w jakiś sposób niszczyli to, co będzie było, jakieś można... Aresztowali Wyszyńskiego może... Zaraz, stop! Później właśnie to było. Właśnie tu stop. Ponieważ nastąpiło porozumienie pomiędzy Episkopatem Polski, tych biskupów i władzami komunistycznymi, czyli oni już ich tak jakoś urobili, no to jak im dać rękę, to całe ramię. Dlatego zorientowali się, że mogą w jakiś sposób podporządkować władzę kościelną. Może mieć. To było, właśnie określili później ten dekret 53, że od władz komunistycznych było uzależnienie nominacje biskupów i proboszczów. Wtedy Wyszyński postawił no posłów. I potem te słynne kazanie, ale daje się parę, co później weźmie rękę. Zaczęło się od porozumienia. Rzymie było konsternacja na ten temat, bo Sapieha był u papieża. Akurat w tym momencie. I to podpisali, bo za plecami Sapiecha. Niesamowite. No i proszę bardzo. No i przykro, ale to prawdziwe. I ci niezłomni tam zostali. Dlatego milczą arcybiskupie. A Sapiecha mówi, komunistami się rozmaw. A później ile oni podpisali? A ten papież. Ciągle tylko mówi się właśnie o generale Wyszyńskim. Dlaczego nic się nie mówi o Sapiesze? Dokładnie. Sapiesze. No, no taki krótki, prawda, mój na ten temat. Ja to można sprawdzić. Tekst porozumienia z 50 roku to jest w internecie. I to można sprawdzić cały czas. A ja czytałam też w internecie, że kardynał Sapieha po wojnie chciał oderwać w pewnym sensie jednak od papiestwa polski kościół ze względu na to, co się stało w II wojnie światowej. Nie. To skoro nie, był to jest w czasie całej naprawdę, okupacji na terenie. Bo Sapieha był polski. Bardzo wierny Rzymowi. I też, co się stało po 58 roku z tymi władzami? Czyli umarł Stalin, bo w 50. 53. Tak. Tak, w 58 roku umiera papież Pius XII. W 1956. I co się staje? Wybrano tego Jana 23. I ponieważ władza RP na Włoszech było rozbicie, bo była prezydent August Rzeszowski, ta Rada Trzech, tak. Bo to szło od 54 roku, a to w 58 roku, no to niestety Kazimierz Papę już przestał być dziekanem korpusu dyplomatycznego. Już ta ambasada tylko wegetowała. I papieństwo zaczęło prowadzić politykę wschodnią. I to doprowadziło ostatecznie chyba w 72 roku do całkowitej kasaty ambasady II RP przy Watykanie. W którym roku? W 72 roku. Bo później ta ambasada jeszcze jako tako tam funkcjonowała. Czyli ponad 20 lat ta, jeszcze ona funkcjonowała do 72 roku. Wyszyński nie udzielił żadnej pomocy ani poparcia tej ambasadzie. To jest też straszne. Nie, nie pomógł nic. Bo później po Janie 23 był rzecz. Ale do dziś Paweł... ciągnie się ta zmowa Boże? Milczenia, do dziś się ciągnie. Przecież Episkopat Polski nie wydał żadnych komunikatów na ten temat. Żeby tą ciągłość przywrócić. Po Janie 23 papieżem był Paweł VI, a ty już w ogóle prowadzi politykę wschodnią. Bo ten konkordat, który podpisał Kwaśniewski, był zupełnie niepotrzebny, bo konkordat Rzeczpospolita miała przedwojenny. Chwileczkę, właśnie, bardzo dobrze. Prawa konkordatu z 25 roku. No tak. On jest Poczekaj, to ja ci dokładnie. Dopuszczono się tu kłamstwa dosłownie, bo stwierdzono, że w 1945 roku ten konkordat został zerwany. Jak to by władze nielegalne mogą coś zrywać? No oczywiście. Bo konkordat 25 roku zerwany w 45 roku, kiedy papieństwo uznaje władzę na uchodźcy. To jakżeż można mówić, że w 45 roku został zerwany konkordat? I nie trzeba było robić żadnego nowego konkordatu, tylko
dalej ogłosić ważność tamtego i do tamtego prowadzić zmiany. Oczywiście. I ja w ogóle dziwię, bo jeżeli do 58 roku te władze na uchodźcy są uznane przez papieża Piusa XII, no to jakie zerwanie konkordatu? Oczywiście. I uważam w ogóle, że episkopat polski nie powinien był się zgodzić, żeby taki komunista Żyd Kwaśniewski podpisywał konkordat. On dzisiaj jeździ, ale proszę zauważyć, że on jeździ z żoną i z innymi ubekami, bo ta ubecka żona Komorowskiego tam też po tym Watykanie i tam po prostu oni robią sobie fotki z papieżem, oni tam próbują się w jakiś sposób uwiarygadniać. Gorzej, przecież to dlatego naród polski jest tak otumaniony i wybiera takich ludzi, bo jeżeli ktoś jedzie do Watykanu i tam robi mu się wielką promocję w tym Watykanie, że on jest katolik, że on jest Polak, ludzie to widzą w telewizorze i ludzie, przecież Tusk też taki manewr zrobił przed wyborami ostatnimi, że pojechał ślub kościelny wziął, tak? Ślub kościelny i pojechał do Watykanu i na Monte Cassino się uwiarygadniać przed narodem polskim. To są fałszywki. I episkopat polski powinien jednak działać w tej chwili trochę inaczej już. Dajmy spokój i my zatrzymajmy się i rozpoczniemy kolejną część w następnym odcinku.